Hop, hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu. To znaczy, chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej, stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. No i co, Arliku? Da się to w końcu zainstalować, czy nie? Bo ja już próbowałam tyle razy i nic. Poczekaj chwileczkę, spróbuję jeszcze raz. Ale ty już tak próbujesz i za każdym razem jest tak samo. Ale spróbować zawsze warto. Dobrze, jesteś uparty jak osioł. Ale ile czasu można instalować nowy program? Pół dnia, czy może więcej? Do skutku. A macie coś nowego? Pewnie, że tak. To pokaż, bo ja jestem bardzo, bardzo ciekaw. Ale ekstra nóweczka, no. Atak klonów na planetę Zagoranów. Fantastyczne, a jaka okładka. Oj, odlotowa, ale bajer. To chyba fantastyczna kosmiczna strzelanka, no. No daj, no, nie zabieraj. Czekaj, no tylko poczytam te opisy, no. Złowrogi imperator galaktyczny Morgul, który podbił już pół galaktyki MX-57, szykuje się do kolejnej inwazji. Jej celem jest planeta Zagoranów, okrutnych, krzemowych wojowników pająków, pilnujących od milionów lat złóż Seranium, unikatowej substancji, dzięki której możliwe są transgalaktyczne podróże w nadprzestrzeni. Ale czad! No, czekaj! Czytam dalej, no. No, Morgul musi mieć dostęp do zasobów Seranium, aby opanować całą galaktykę. Dlatego tworzymy armię posłusznych mu klonów. Fantazja! I broń laserowa, i miotacze plazmy, i antymateria! Naprawdę odlotowe! No może już dość tego czytania. Jak chcesz czytać, to idź do czytelni. A jak chcesz grać, to pomóż zainstalować ten program, bo nam jakoś nie idzie. Ale w czym problem? Komputer się buntuje. Czekaj, ja na pewno dam sobie radę. Pokaż mi, co tu jest nie tak. I co? I nic. A nieprawda, to... że tego programu nie da się zainstalować. Ta gra po prostu potrzebuje nowocześniejszego systemu operacyjnego, czyli tego programu, dzięki któremu działa nasz komputer. No i co? Nic się nie da zrobić? Ależ oczywiście, że da się zrobić. Witajcie, moi drodzy. Tak was zajęła ta dyskusja, że nawet nie zauważyliście, że już jestem. Witaj, Wielka. Dobrze, że jesteś, bo mamy mały problem z zainstalowaniem programu. Atak klonów na planetę Zagoranów. Co takiego? Tak, świetna gra, bo wiesz, to jest tak. Zły imperator galaktyczny Morgul, który podbił już pół galaktyki... A, tak. Daruj sobie, Modusiu. Ja już wyrosłam ze złych imperatorów, jak mu tam, a Morguli i innych Gurguli, czy tam jak oni się zwą. Ja to bym chciała wiedzieć, na czym polega wasz problem. Bo Moduś powiedział, że nasz system jest już za stary i tej nowej gry nie da się zainstalować. No i ma niestety rację. Jeżeli grę napisano niedawno na współczesny system operacyjny, to najczęściej na tym sprzed lat nie da się jej zainstalować. No i co będzie? Trzeba po prostu kupić nowy. Albo zrezygnować z nowych gier i programów. Aha! Ale ja nadal nie wiem, co to jest ten system operacyjny. Oj, Ogonisiu, to wcale nie jest takie proste do wyjaśnienia. Kiedyś na początku komunikacja z komputerem odbywała się tylko w formie tekstowej, czyli mówiąc najprościej, pisało się właśnie w programie DOS na klawiaturze, a komputer na nie odpowiadał i wykonywał odpowiednie zadania.
ale to musiało być wyczerpujące i marudne. Ile zajmowało czasu? Tak, to prawda. A poza tym było wyjątkowo nieprzyjazne dla użytkownika, dlatego wymyślono, jakby to najprościej powiedzieć. O wiem, graficzną nakładkę na DOS, nazwaną okienkami, żeby było prościej, łatwiej i przyjemniej korzystać z komputera. A tego to nie wiedziałem. To słuchaj uważnie. Co to ja mówiłam? Aha! I ta nakładka była z czasem coraz bardziej rozwijana i udoskonalana, a przez całe lata z poziomu graficznego interfejsu odwoływała się do DOS-u. Tak, to było epokowe odkrycie upraszczające pracę, I to tak dobrze zrobione, że wiele osób nawet nie wiedziało, jak naprawdę działa ich komputer. O, patrzcie, chyba będę miała pomoc w wyjaśnianiu wam tych problemów, bo właśnie przyszedł profesor Talent. Witam pana, profesorze. Cześć wielka, cześć kochani. A w czym mogę ci pomóc, encyklopedio? Najpierw w wyjaśnieniu, czym jest system operacyjny, a później w instalacji nowego. Nie ma sprawy. Wszystko zrobimy po kolei. A kto z was idzie do sklepu po system operacyjny? Jak to kto? To chyba oczywiste. Jak zawsze moduś. Znowu ja. To niesprawiedliwe. Zawsze ja. Niech Arbit idzie, albo ty. A walczyć z imperatorem Morgulem to chcesz? Pewnie, że chcę. To maszeruj do sklepu, bo ci jeszcze go zamkną, ale szybko. A pan, profesor, wyjaśnij nam wszystko po kolei. Ale dlaczego trzeba co jakiś czas zmieniać system na nowy? Nie ma większej potrzeby zmieniania systemu operacyjnego na nowy, jeżeli nasz, ten, który mamy na naszym komputerze, ma wsparcie techniczne. Jeśli natomiast dana firma skończy wsparcie techniczne dla naszego produktu, nie pomoże nam ta firma w razie jakichś wypadków, wtedy no jednak trzeba zmienić system operacyjny na nowszy, aby mieć zapewnioną pomoc. Należy jeszcze uwzględnić, że nowe programy, nowe gry są pisane głównie na nowe systemy operacyjne, dlatego możemy ich u siebie nie uruchomić. Ale z drugą strony, jeżeli mamy najnowszy system operacyjny, może się zdarzyć tak, że stary program, który mamy u siebie od wielu lat i sprawuje się u nas doskonale, może nie uruchomić się na nowym systemie operacyjnym. Fascynujące. O, widzę, że Modus już wrócił ze sklepu. No to teraz, moi kochani, dajcie mi pół godziny spokoju, bo mniej więcej tyle czasu trzeba będzie na zainstalowanie nowego systemu operacyjnego i waszej gry. O tak, 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 teraz miotaczem plazmowym go, o tak, 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 popraw jeszcze, żeby mieć pewność, że ten klon już nam nie grozi, o tak, o. Dobrze, Ogonisiu, dobrze, dobrze. Świetnie, Modusiu. Imperator nie może wygrać, bo inaczej zniszczy cały wszechświat. Hurra, nie damy wam seranium. Hurra! Macki precz od seranium. Seranium to skarb naszej planety. Tra-ta-ta-ta-ta! Tra-ta-ta-ta-ta! Za mną na wroga, bo klony znów atakują. Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Ta-ta-ta-ta-ta! Ustawić tarcze antygrawitacyjne. Rozciągnąć pole siłowe. Tra-ta-ta-ta! Do ataku! Hurra! Odstępują! Hurra! Wygraliśmy, Modusiu! Ale świetna gra odlotowa! A może zagramy jeszcze raz? Dobrze, ale teraz ja będę admirałem, a ty komandorem, żeby było sprawiedliwie. W audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Iwo Software. www.iwo.pl. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.